Kłęby dymu nad miejscowością Świny widoczne były aż z 15 kilometrów dalej. Paliły się drewniane palety i skrzynki po napojach spożywczych. Strażacy walczyli z czasem, by płomienie nie objęły sąsiadujących budynków. Z pożarem walczyły 3 zastępy Jaworskiej Straży Pożarnej oraz ochotnicy z sąsiadującej miejscowości. Wyglądało groźnie, ze zgłoszenia też wynikało groźnie, że pali się hurtownia spożywcza wraz z hurtownią lakierniczą. Dyżurny SKKP z Jawora zadysponował najbliższe jednostki OSP będące tutaj na terenie Bolkowa. Obecnie policja ustala przyczyny powstania pożaru.